Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. W województwie śląskim rozpoczęły się ferie zimowe. Niestety właśnie w czasie wolnym od zajęć szkolnych odnotowuje się najwięcej wypadków na zamarzniętych zbiornikach wodnych. W związku z tym Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa 25 stycznia w Parku Śląskim zorganizowała akcję Dej pozór, co nie ujedziesz. Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego działająca przy Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu wraz ze strażakami z chorzowskiej PSP uświadomili uczniów szkół podstawowych i przedszkoli o tym, jak bezpiecznie spędzić okres ferii. Największe wrażenie na maluchach wywarła jednak inscenizowana akcja wypadku na lodzie. Strażacy mogli zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w praktyce. Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa to nowy program, którego najważniejszym zadaniem jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców. Już 17 lutego poznamy kolejnych zwycięzców w zawodach o Puchar Prezydenta Chorzowa w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Zawody odbywają się w wielu kategoriach, nie będę ich tutaj wymieniać, ponieważ dostosowaliśmy je, szczerze mówiąc, przez lata do sugestii naszych uczestników, więc jest bardzo wiele kategorii zarówno męskich, jak i damskich. Oczywiście jest kategoria open, jest snowboard. Są to zawody przede wszystkim również z nastawieniem na to, żeby to były zawody rodzinne, czyli zachęcamy do przyjazdu całe rodziny. Zapisy rozpoczynamy dnia 17, można się jeszcze zgłaszać do biura zawodów o godzinie 9, od 9 jest uruchomione biuro zawodów, a od godziny 11 rozpoczynamy już zawody. Jak wszystkie lata ubiegłe pokazały, mniej więcej w godzinach 16-17 wręczamy nagrody i rozjeżdżamy się do domów szczęśliwi. Dwudziestego 7 stycznia w Miejskim Domu Kultury Batory miał miejsce tradycyjny już bal sportowca połączony z ceremonią dekoracji najbardziej zasłużonych dla sportu chorzowian. Chcemy naszym sportowcom tak naprawdę podziękować za ich trud, za ich wysiłek, za pot, który zwieńczony na koniec jest osiągnięciami. Wszyscy laureaci zgodnie podkreślają, że otrzymane wyróżnienia jeszcze bardziej mobilizują do ciężkiej pracy. Myślę, że na pewno to jeszcze napędzi... Zmotywuje mnie do następnego etapu naszej pracy, także myślę, że tylko będzie jeszcze lepiej. Zdecydowanie ta nagroda jest motywacją, ponieważ przez cały rok ciężko pracujemy. Jeszcze ten ostatni rok był bardzo, bardzo ciężkim rokiem, ponieważ startowaliśmy na World Gamesach we Wrocławiu i praktycznie nie mieliśmy odpoczynku w ogóle. Tak jak zawsze w lipcu mamy 2-3 tygodnie, że tak powiem, dla siebie, tak w tym roku tego nie było. I właśnie taka nagroda bardzo mocno motywuje do działania w kolejnym sezonie. Galę swoim występem uświetniło studio muzykalowe Step, a na scenie wystąpiła orkiestra Darek Band. 28 stycznia miała miejsce gala inaugurująca roczny cykl wydarzeń związanych z obchodami dziesięciolecia Chorzowskiego Centrum Kultury. Na scenie zaprezentowały się studio muzykalowe Step Tomasza Micha, studio tańca współczesnego Tendi, Teatr Reduta Śląska, Lekki Teatr Przenośny, zespół tańca indyjskiego Natarang, grupa wokalna Kamila Barona oraz gość specjalny Marta Król. Wszystkie wydarzenia związane z obchodami dziesięciolecia działalności Chorzowskiego Centrum Kultury znajdą Państwo na stronie www.hck.pl. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.